Cześć, to jest bardzo ważne nagranie, gdyż jest dla mnie smutne. Wyglądam kurwa jak debil, szczerze, na tej pierdolonej kanapce. Czy jak ja będę z tej perspektywy, czy będę wyglądał ciut lepiej? Nie, będę wyglądał też jak debil. Więc w sumie dużo się nie zmienia. Dobra, o co chodzi? Zróbmy to na przemeblowanie. Kurwa, jak zawsze się zajebiście przygotowuję, jak ja dawno Margonem nie nagrywałem. A Margonem.com to kurwa nigdy nie nagram. Wszystko jest okej, okay, dobra. Wiecie o co chodzi? Pamiętacie... przepraszam, ale proszę mi tu nie pisać na Facebooku. Pamiętacie jak wam mówiłem odnośnie tego, że... Margonem.com mi nie działa, gdzie mam problem, że to jest niezaufane. O, patrzcie, konto jest nadal. Konto nadal jest. 112 level osiągnęliśmy. No byli ludzie, którzy osiągnęli dużo wyższe poziomy, nie oszukujmy się. Margonem.com mi się bardzo podobało, mówiąc szczerze. To ja, wiecie, walę często w chuja i tak dalej, mówię, że będę nagrywać. No ale właśnie jak nie było tego Margonem.com, no to na tym PL mi się naprawdę nie chciało. Ale tym Margonem.com mi się podobało, ze względu na to, że po prostu to było świeże. Było tam sporo innowacji, było sporo zmian. Znaczy sporo, no były po prostu różnice, tak? Wbiłem ten 112, tak? Chyba poziom, chciałem wbić wyższy. Troszeczkę tam, powiedzmy, pieniążków poświęciliśmy. No, niedużo tak naprawdę. Bardziej chodzi o czas. Miło spędziliśmy ogólnie tam czas, ale dobra, bo ja tak naprawdę gadam samymi słowami, ale nadal chyba nie wiecie o co chodzi. No, serwer zostaje zamknięty, znaczy serwer. Sam projekt zostaje zamknięty i tak jak miałem problemy z wejściem do gry od 3 miesięcy gdzieś. Ważne informacje. Kody są rozesłane za pomocą skrzynki pocztowej grze. Wszystko jeden kod na jedno konto w Old Margonem. W Margonem na jednym koncie można wykorzystać ten kod. Aha, czyli dostaniemy... Czekajcie. Względem na korzystanie przez Old Margonem z przestarzałej technologii podjęliśmy decyzję o zamknięciu tego projektu. No Margonem.com z 5 lat myślę, że było. Tak naprawdę. Wyłączenie nastąpi 13.20 roku. A, no to się nie opłaca tam grać tak naprawdę. Znaczy ja i tak nie wejdę do tej gry, nie? Dziś zablokowaliśmy możliwość rejestracji kont oraz zakładania postaci w serwisie Old Margonem. Dla wszystkich graczy posiadających konto w Old Margonem przygotowaliśmy coś specjalnego. Będą tu dedykowane upominki. W okresie wakacyjnym na każde konto trafi specjalny kod, który będzie można wykorzystać w margonem.pl. Skąd oni będą wiedzieli, na które konto mi wysłać? One nie są chyba połączone ze sobą, co? Tak mi się bynajmniej wydaje. Nie mam pojęcia, szczerze. Nie mam pojęcia. Jak wiecie... Aha, o takie rzeczy są. Nie wiedziałem nawet. Jeśli byście coś wiedzieli odnośnie tego, czy mogę jakoś to konto skalibrować margonem.com.pl, żeby po prostu, wiecie, skoro dostanę taki bonus, to fajnie by było z niego skorzystać. I jest chujnie. Dobra, idźmy kurwa, zróbmy coś konkretnego, bo się krzątamy. No i w sumie tak wygląda moje życie na tym Margonem, że ja wbiję tak naprawdę, nie wiem... Dosłownie, gdy nie mam nic lepszego do roboty, nie? No, zwykle mam, bo trochę... Każdy człowiek ma tylko i wyłącznie 24 godziny i pytanie, w jaki sposób wykorzysta te 24 godziny, czy grając Margonem, czy robiąc coś bardziej produktywnego. W sumie nie będę mówił, że robię cały czas coś produktywnego, ale staram się. Szkoda, że zostało to zamknięte, no ale... Od początku tak naprawdę, kiedy założyłem konto, zdawałem sobie z tego sprawę, że tak może być. Że tak może być i koniec końców się tak stało. Co będziemy robić dalej? Można coś zrobić, no w sumie nie będzie tego kom. To gdzieś chyba może byśmy coś zagrali. Będziemy sobie tu na seta. A tak to nie. No nie, no trzeba się poważnie zastanowić, przeanalizować wszystkie, powiedzmy, moje walory. I zobaczyć, co mógłbym zrobić. Nie wiem, może jakiś fajny serwer powstał nowy. To może bym się zainteresował. Ale
Szkoda, bo właśnie miałem ochotę tam jeszcze pograć. No tylko jak wiecie, ja nie mogę tam nawet wejść. Nie wiem jak inni. Czy inni mają jakiś. Czy inni nie mają takich problemów, bo ja gdziekolwiek bym nie chciał wejść. Spróbuję najwyżej na innym komputerze to zrobić. No, ale smutno, tak. Bo tak jak rozpoczynając swoje serie, czy to na Brutalu, czy to na Berufsie. Nie, no na Berufsie też było spoko. Na początku przynajmniej. Czy to rozpoczynając swoje właśnie serie o jakiś śmiedzi jest jebany? Rozpoczynając swoje serie, to właśnie ten kom mi się spodobał w miarę. I co my na czaszce staliśmy trochę na 105 levelu zostaliśmy. I potem chcieliśmy na miłośnika expić. Gówno wyszło tak naprawdę. Boże, wiecie, że ja Demonisa naprawdę w tej grze komputerowej ja nie biłem 2 lata. I jak ja ostatnio patrzyłem, to wiecie, że moje konto w tej grze komputerowej jest już będzie jest już będzie. Ono będzie miało 10 lat. Czajcie to, spójrzcie się na mnie i spójrzcie się. Ja mogę kurwa nawet zdjęcie pokazać, jak ja wyglądałem, kiedy ja zakładałem to konto. Pokażę wam. Dobra, także mówiąc wam. Kurwa, usunę chyba sobie jakieś postacie, poważnie. Dobra. Kurwa, nie no, expienie tak na. Expienie tak naprawdę na Unii jest chyba głupie. Ale i tak nie robimy nic lepszego. Dobra, miałem swoje zdjęcie pokazać. Tak wyglądałem, kurwa, poważnie, w chwili, kiedy zakładałem konto, kurwa, w tej grze komputerowej. Poważnie. Miałem, kurwa, 12 lat. To było 10 lat temu. Zmieniłem się? Nie, kurwa, wyglądam. Kurwa, kiedyś przystojniejszy. Ej, dobra. No poważnie. Pary hoter. Wlatuje. Ej, pokazać wam coś? Oni mi mówią. I to jest potwierdzone, uwierzcie mi. Oni mi mówią, bo jest coś takiego. Nie, chciałem zobaczyć, gdzie mogę założyć sobie konto. Konto, postać. Że mogę sobie założyć postać na Experimental. Jednakże, patrzcie, tutaj jest napisane: założenie postaci wymaga 1000 dni stażu lub 1000 reputacji. Nie posiadam 1000 reputacji. Lub członkostwo KB. To bana mam od 7 lat. Czajcie? No, bana od 7 lat. Dobra. O, usunął mnie chyba. A nie, on nie ma u mnie zastępcy, chyba. Nieważne. Mówi to. I patrzcie, i tu macie coś takiego, że kto nie może zakładać postaci na świecie? Uwierzcie mi, że zakładałem tą postać na tym świecie i założyłbym ją. Ale to tak na marginesie. Mam banana KB, założę i tak. Założyłbym. I miałem tą postać. Także wiecie. Kurwa. Dobra, chwila pomysłu. Bo czy są jakiekolwiek tutaj serwery, które nie są. No, Berufs jest światem zawodowym. Mają na. Dajmy sobie spokój, co? Wiem. No dobra, bym musiał coś usunąć, żeby ogólnie wiecie, stworzyć jeszcze jedną. Klasik. No ta. Phobos. Co to jest za świat Phobos? Poważnie. Tempest. Aldous. Dobra, co to jest za świat Phobos? Bo to mnie może trochę interesuje. Ale kurwa, on też ma już trochę czasu, ale. Już mają 300. To także to chyba troszkę czasu już ma. Nie no. No to jest zwykły świat. Wolałbym szczerze od tej gry czegoś więcej. Wiecie, że wprowadzili jakieś doty do Tanrota? W tej grze się tyle zmieniło. O, fajnie, że nawet nie wstawicie. Pomyślmy chwilę, zaraz wrócę. Dobra, mówiąc tak ogólnie, chwila. Idziemy na Wyspę Wraków i expimy poważnie. Usunąłem sobie postać 83. chyba paladyna, którego miałem resetować, ale nie mogłem się jakoś dogadać z kimś, kto jest tutaj, nie wiem, założycielem, zarządcą, przewodniczącym, kurwa, czy jak go tam nazywać. Łykamy sobie od. Nie expiłem na privie, ani na Destiny, ani na tej Unii. Długo, poważnie długo. Może nawet wbijemy sobie ten 300. I zobaczymy ogólnie, no wiecie, jak na priwie, to jest priw, wiadomo, nie?
Tego 3-3-3 sobie obstawimy, żeby jakieś tam legendy polatać, bo sporo rzeczy straciliśmy. Ze względu na to, że wolałem sobie. No po prostu nie, chuj, nie grałem i tyle, nie? Idziemy na Wyspę Wraków. Jak mnie nawet zabije, to ja posiadam coś takiego. A, oczywiście, że mnie nie zabije. I jak dajemy radę expić, to expimy. Czy mam umki w ogóle zrobione? Mam jakieś umki zrobione, ale chyba są one troszkę głupie, tak mi się wydaje. Nie wiem co daje. Tak naprawdę, teraz po prostu chcę nagrać, w międzyczasie coś pogra się i pomyśli. Dobra, nie dodaję na razie. I tak to zresetujemy. Wystawiłem trochę przedmiotów jeszcze na aukcję. Trochę rzeczy posuwamy. Wbijemy sobie, bo wiecie, ja ogólnie miałem zamysł, żeby wbić od pierwszego poziomu. Od pierwszego poziomu nie wbijemy, bo nie mogę coś, kurwa, no. no nie mogę. Wolałbym wbić to od pierwszego poziomu, patrząc ogólnie, wiecie, zakładając po pierwsze takie właśnie jakieś bransolety z Patryka i tak dalej. Trudno, nie damy rady. Gramy sobie od poziomu 123. Mamy taką sposobność. Gramy profesję, jaką chciałbym grać, ze względu na to, że jest to moja ulubiona profesja w tej grze. I pamiętam nawet kiedyś, jak w 2009 roku zakładałem profesję i wybrałem łowcę, ze względu na to, że myślałem, że łowca jest to właśnie profesja, która się wspomaga, powiedzmy, żywiołami i strzela z łuku. To się po prostu pomyliłem, bo jednak łowca to bije od trucizny i głębokiej rany, ale ja tego nie wiedziałem. A chciałem grać trupiciel od początku, tylko nie wiedziałem, co to jest trupiciel. Także tyle. Patrzcie, na 123 sobie będziemy tu na lightem biegać. Będziemy się bawić tym, co mamy ogólnie w tej grze. Z przedmiotów, które mamy w tej grze. Będziemy, nie wiem, na jakimś kurwa 123 levelu próbować zabić na przykład, nie wiem, miłośnika magii. Wiecie, nie mam aż tak dużo przedmiotów, bo kiedyś miałem więcej, nie? Ale to, co mamy, to możemy wykorzystać. Ze względu na to, że jakie mamy alternatywy teraz w tej grze. Nie mam Argonem Com, czyli rzecz, która powiedzmy jako tako, nawet w tym Margonem mówiąc ogólnie, tak? Dawała mi jakąkolwiek frajdę, satysfakcję, to przynajmniej taką frajdę mogę mieć teraz, że się coś pobawię, coś tam ponagrywamy sobie, pośmiejemy, bekę pociśniemy, nie wiem, i będzie śmiesznie, coś tam poopowiadam. Pójdziemy sobie właśnie bić jakiegoś obła solo zaraz na 125 levelu, czy coś takiego, wiecie o co chodzi. Pozwiedzamy sobie troszeczkę tą grę i myślę, żeby taką właśnie podróż nie zrobić od. No nie, serio, przepraszam was, że nie mogę tego zrobić tak jak planowałem wcześniej, ale. No, ciężko mi jest się dogadać ogólnie na tym serwerze, poważnie. Mam dużo ogólnie przedmiotów, także te przedmioty powinienem wykorzystać. Ja mam bardzo dużo też przedmiotów, których nawet nie chciałbym mieć, bo mam chyba trzy zakładki depozytu i naprawdę takie teleporty do item i tak dalej, niepotrzebne mi jest to. Patrzcie, ja nawet tutaj mam kurwa praktycznie 14 kamyków, a w depozycie to ja mam miliony, także. No, grało się kiedyś trochę w tą grę. I co? No i będziemy sobie tak siedzieć na tej wyspie wraków, potem sobie pójdziemy. Ja nawet nie pamiętam już ekspowis, poważnie. I ten dzisiaj pomocnik to mi się przyda. Skorpiony? Nie, na Magradity nie. Molochy. Chyba na WW się ekspiło. Muszę sobie przypomnieć, poważnie. A, na kuźnię Wurundiela można potem iść od chyba jakoś. Czy ja już bym mógł iść? Czy ja nie posiadam czegoś takiego jak ten dysk? Chyba nie posiadam. Mam jakieś karmazynowe błogosławieństwo. Dobra, błogosławieństw też mamy. Tylko chodzi mi o to, ja na następny odcinek ogarnę depozyt, bo ja też muszę trochę mikstur tu stracić, dlatego tu poszedłem. Patrzcie, ja mam tutaj jakiś, nie wiem, no tego nie chcę. Czy opłaca mi się tam iść? No to kuźnię Wurundiela. Czy ja w ogóle dam radę? No bo wiecie, ja też. Kurwa, jakiś śmieć jebany. Wypierdalaj mi z expa, kubku. Kubku, wypierdalaj. Nie pozwolę sobie tyle, kurwa, 20 lat, kurwa. 20 lat nie gram w tą grę, żeby mi się teraz jakiś kubku wpierdolił i mi exp wybijał. I się pewnie okaże, że on, że jak ja mam parę legend, to się okaże, że on ma paręnaście legend. CBK mam. Śmiesznie. Ale mam więcej jest od niego. Nie umiem grać JBC tak ogólnie. Nie wiem, jakich hitów powinno się używać. No musiał chwilę pomyśleć nad tym wszystkim, nad umiejętnościami, żeby to mniej więcej ogarnąć. Ta gra nie jest skomplikowana. Dobra, typ jest kimś jebanym leszczem.
i idziemy na kuźnię. Tak w skrócie zobaczyć, czy damy radę. Najwyżej się wywalimy. Oj, proszę cię. Przełożyłem sobie pierścień, bo w ogóle zobaczyłem, że mam. No właśnie, on był na 8,8. Na 8,3, przepraszam. Paladynie. Także sobie przełożyłem. To daje krytyczną osłonę, tak? Nie, nie chcę tego. Dobra. Mamy kamieni w bród. Co to jest? Nie chcę tego. Trupia przełęcz, mytar, nital, sosnowe odludzie, tuzmer. Kurwa, tyle kamieni, ale nie, a tam to jest na tych, na tego maczugę. No, co maczugi sprzedaje? Nie, nie wiem. No wiecie, to nowa dwójka, nowa dwójka, kurwa, ona została wprowadzona 2 lata temu, a ja mówię, że ona jest nowa. Dobra, użyjmy sobie jakiegoś jebanego fleta, który mi oczywiście się nie... Co tu jest? Aha, to jest minutnik. Kurwa, nie wiem, ja nic w tej grze nie wiem, poważnie. Patrzcie, ale mamy rzeczy z Magły, z tego mamy. Będzie się grać. Spoko, będzie git. Dobra. Do Itan. Dobra. Powystawiam jeszcze trochę więcej rzeczy, bo sporo ich mam. Rzeczy sobie też można poprzekładać. Denary mam. Denary mam. Czy denary będą mi potrzebne? Dobra. Czekajcie, bo teraz ogólnie doszukać się czegokolwiek konkretnego tutaj graniczy z cudem. A się okaże, że ja pewnie. Może na aukcji ktoś ma. Poważnie. Nie wiem. Jak to się nazywa? Nawet nie wiem, jak to się nazywa, poważnie. Latająca miotła. Nie. Latająca miotła. To moje ambrozje są, jak gdybyście chcieli. To kupujcie, bo ja mam za dużo, poważnie. Bo te kościaki, pamiętam, że one są właśnie statystycznie jak... Znaczy mają statystyki takie same jak... Jak karmazynowe Bogo. Grafikę pamiętam. Wsadzimy kluczyk. Nie mamy! No nie mamy, no i co możemy zrobić? Dobra, zostawmy tą postać jak na razie. Szczęśliwy liczby. Dobra, spierdalajcie z tymi eventami, tak jesteście chujowi. Trzeba pomyśleć, bo jeśli obstawiać będę. Bo jeśli będę expić wyższy poziom, to te dwie postacie, a mianowicie ten Sosusiek i ten drugi Sosusiek, to ich można obstawić gdzieś. Można. Się okaże, że tu pewnie mam. Dobra, nieważne. Albo im wpierdolimy dużo przedmiotów, tym postaciom. Dobra, to wszystko muszę przemyśleć, ogarnąć. Wszystkich steleportować do miasta, bo mogę też przez torby to rozdysponować. I nawet. O, właśnie, zapomniałem, bo ja nie miałem tyle torb z gąsa. Bo ja biedny byłem. Ale teraz już mam. I będziemy sobie chodzić, expić i żadne margonem.com nam nie jest straszne. Tylko pytanie, czy ja miałem dwie torby? Okej, można tak zrobić. Czyli teraz możemy tą torbę wypierdzielić. Jest druga. Zostawmy ten worek. Chociaż on i tak mi nie będzie potrzebny, myślę. No nie będę zakładał więcej postaci. Dobra, ogarniemy tutaj, zrobimy jakieś roszady. Ogarniemy wszystko. Tego trzeciego też zwołamy. Ja wrócę, kiedy to będzie ogarnięte. Jak na razie powiedziałem wam, jaki jest plan i w sumie też, co będziemy robić. A wykonanie będzie później. Czyli właśnie, będę tak o. Na jakimś każdym materiale myślę, że pokażę wam jakieś... Myślę. Czemu ja, kurwa, powtarzam cały czas jedno i to samo słowo w kółko. Jak jakiś debil. Dobra. Ludzie. W każdym odcinku pokażę wam jakieś ekspowisko. Myślę, że tak zrobię. No może, wiecie, to jest też plan. Może się okaże, że zrobię inaczej. Ale plan jest taki.
Pokazuję wam jakieś ekspowisko, idziemy sobie, coś odwalamy i zabijamy jakiegoś frajera jebanego na ekspowisku, albo poganiamy kogoś, albo jakieś takie rzeczy porobimy i sobie na jakąś dwójkę pójdziemy z zawyżonym levelem i jako tropiciel sobie pozabijamy. Albo wam opowiem jakąś śmieszną anegdotkę, więc postaram się, żeby te odcinki nie były nudne, nie były bezsensowne i miały jakąkolwiek wartość. Będą miały. Obiecuję wam. Znaczy, no, tak. Dobra, także nie ma co, żebym wam pokazywał, jak ja tu sprzedaję ogólnie jakieś gówniksy, kurwa, z tego. Tu ile? 50. Zbroję też można te porobić. Dobra, nieważne. Siema.